był mecz po to, żeby się w sumie odbić od nas, zrehabilitować trochę po meczu z Jagiellonią, a nie wyszło. Tak, takie byli plany, takie byli założenia, że wiedzieliśmy, jaki to jest ważny mecz dla nas, że jak wygrywamy, to się odbijamy, ale niestety, no, po raz kolejny na wjeździe sme nevyhrali. I atmosféra nie jest dobrá, no, zostáva nám tylko práca i trzeba wierzyć, že to zmeníme všetko. Po druhej połowie częściej graliście piłką niż rywale, ale pod polem karnym Wisły już były kłopoty z dostarczeniem tej futbolówki, ze stwarzaniem sobie dogodnych sytuacji. Tak, zgadzam się z panem na pewno, bo chcieliśmy tutaj wygrać, ale tylko słowa nie staczą, bo w meczu naprawdę sme tego w ofensywie dużo niższa nie zrobili. Jak chcemy wygrywać na wyjazdach, to trzeba więcej sytuacji stworzyć i dzisiaj nie wiem nawet, czy była może jakaś jedna i to jest zdecydowanie za mało. Jak ty widziałeś na sytuację z rzutem karnym dla Wisły Płock? Twoim zdaniem tam była ta jedenastka, nie było to dosyć taki kontrowersyjny moment? Sędzia sprawdzał VAR, nie wiem, dla mnie to było takie, ja tego osobiście nie widziałem. W telewizji to jeszcze nie widziałem, czyli nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć. Teraz dłuższa przerwa, bo grają swoje mecze reprezentacje. Przyda wam się ten czas, żeby mentalnie się jakby odbudować po tych dwóch nie najlepszych meczach, no i w ogóle po tej rundzie, po której jesteście na ostatnim miejscu w tabeli. Tak, musimy się dobrze przygotować, no co nam innego zostanie. Trzeba myśleć, nastawić głowy pozytywnie i to nie jest koniec ligi, to jest po prostu tylko przegrana i trzeba się z tego pouczyć po raz kolejny, a trzeba pracować, no zapracować na to, aby to było lepsze, abyśmy więcej sytuacji stwarzali, abyśmy w końcu już też na wyjazdach zaczęli wygrywać. Dziękuję.